Od kilku lat zjawisko zażywania przez młodzież środków odurzających niestety nasila się. Stanowi to bardzo poważne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Coraz częściej mamy do czynienia z pojawianiem się nowych trendów w świecie narkotyków, a najnowszy i często fatalny w skutkach problem stanowią tzw. dopalacze. Program ten skierowany jest dla uczniów klas drugich wszystkich sieradzkich gimnazjów, ich rodziców oraz nauczycieli sieradzkich gimnazjów. Gdyby głównym założeniem tego programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, jak gdyby w ramach prowadzonych spotkań rozmawiamy z młodzieżą na temat szkodliwości, konsekwencji prawnych zażywania środków odurzających, w tym głównie dopalaczy. Miasto takie inicjatywy popiera i aktywnie zaangażowaliśmy się w miesiącu grudniu jeszcze tego roku w realizację zadań związanych z uświadamianiem młodym ludziom, szczególnie gimnazjalistom, i to jest taka grupa docelowa gimnazjalistów klas drugich, uświadamianie im, jakie zagrożenia niosą z sobą używki, a w szczególności dopalacze, o których tak głośno jest. Ja z tego miejsca chciałbym wyrazić swoje zadowolenie, że między innymi w Sieradzu też w ubiegłym tygodniu zaczęło się dużo dziać w zakresie dobrego, w zakresie walki z dopalaczami. Może nie wszyscy mieszkańcy wiedzą i tutaj ogromny ukłon w kierunku sanepidu, który był głównym inicjatorem tej walki, ale również i Komendy Powiatowej Policji i służby wszystkich związanych z dbaniem o zdrowie młodych ludzi i zapobieganiu przyjmowania używek. To jest naprawdę tytaniczna praca prowadzona od kilku lat, która jest zwieńczona informacjami z dnia wczorajszego, czyli zatrzymaniami ludzi i likwidacjami punktów sprzedaży dopalaczy. Policja działa bardzo szerokim spektrum, nie tylko w oparciu o kodeks karny, ale także i o profilaktykę. W miejscach, gdzie te przepisy kodeksu karnego nie do końca spełniają nasze oczekiwania, uzupełniamy to profilaktyką prewencyjną. Są to działania, które polegają przede wszystkim na spotkaniach z osobami, które mają świadomość i wiedzę na temat dopalaczy. Chcemy uświadomić przede wszystkim opiekunom i nauczycielom, że jest to bardzo poważny problem i jak się zachować w sytuacji, kiedy zobaczymy pierwsze symptomy, także ostrzec młodzież o skutkach zażywania tego typu środków psychoaktywnych. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Urząd Miasta Sieradza wraz z Zespołem do Spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu przy współpracy sieradzkiej grupy PAT zainicjowali podjęcie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie zagrożeń wynikających ze świadomości młodzieży. Jest to jeden z elementów profilaktyki. Tak naprawdę polega to na tym, iż młodzież pokazuje, w jakiej formie można realizować życie bez uzależnień, bez środków. To jest daleko głębsze działanie niż tylko zabawa młodzieży w teatr, sztukę czy zabawę, bo ta młodzież niedługo pójdzie do szkół wyższych, opuści grupę naszą sieradzką i będzie dalej działać w środowisku. Oni swoim przykładem będą dawać jakby dowód, że można funkcjonować bez środków odurzających. Fantastyczni młodzi ludzie, uwielbiam pracować z nimi, bo oni są pełni zapału. I to rzeczywiście jest takie ślizganie się na dwóch biegunach, bo czasami jest bardzo śmiesznie, czasami bywa bardzo poważnie, to zależy, co robimy, ale ogień czasami musi być, tak, studzimy czasami wodą też oczywiście. Bardzo, bardzo miło wspominam te dwa lata. Teraz z perspektywy czasu stwierdzam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, bo to, co dał mi PAT, to tego się nie da opisać słowami, to trzeba było naprawdę przeżyć. Jestem tutaj od samego początku, od tych 3 lat i mam za sobą tak wspaniałe wspomnienia, mam przy sobie tak wspaniałych ludzi, których tu poznałam, że nie jestem w stanie tego opisać tak tutaj od tak.
Wzrost liczby młodzieży, która eksperymentuje z środkami odurzającymi, najczęściej wynika z ludzkiej ciekawości. To również presja rówieśników i tak zwana moda na bycie na topie wśród swoich kolegów. Myślę, że jest to bardzo dobra metoda, dlatego że angażuje bezpośrednio tych uczniów i zmusza ich do pewnego przemyślenia sprawy. Czy wcześniej na przykład po takiej pogawędce zdecydowali się na przemyślenie sprawy, to już jest indywidualna sprawa. Natomiast to, że są angażowani w takie projekty, już ich do tego jakby zmusza. A więc mają ten moment na to, żeby się zastanowić i żeby się bardziej zaangażować w ten problem. A więc żeby on poniekąd stał się taką ich rzeczywistością na dany moment i żeby sami siebie przekonali taką siłą autoperswazji, że nie warto. Ze względu na ciągły wzrost tego problemu ważne jest prowadzenie działalności profilaktycznej, tak aby młodzi ludzie mieli świadomość konsekwencji wynikających z zażywania dopalaczy. W ramach programu Nie daj się nabrać mamy dla młodzieży dwa konkursy. Jeden z konkursów jest to konkurs Moja pasja, w ramach którego młodzież ma zaprezentować swoje hobby, swoje zainteresowania. Natomiast drugi z konkursów dotyczy właśnie sporządzenia plakatu i każda ze szkół, czy to w grupach młodzież, czy indywidualnie, takie prace mogą przesyłać do komisji konkursowej i prace te mają przedstawiać nam nazwę programu, zobrazować jak gdyby założenia naszego przedsięwzięcia. Dowiedziałem się, że to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, mózgu i w ogóle. Na pewno są one w jakiś sposób uczące, tak? Można z nich wywnioskować dużo rzeczy. To, że jest napisane, że nie wolno ich spożywać, a to, że ktoś ich spożywa, no to moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie jego głupota, tak? Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą dopalacze i narkotyki, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw i umiejętności wyboru alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Partnerami tego przedsięwzięcia są m.in. Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w Sieradzu, gdzie odbywały się poszczególne spotkania. Dużo rzeczy się dowiaduję z telewizji lub internetu, ale nie myślałam, że też takie rzeczy dzieją się blisko mojego miejsca zamieszkania i nie wiedziałam, że tyle takich sytuacji się dzieje. Jestem bardzo zszokowana taką ilością. Myślę, że powinno się uświadamiać młodych ludzi, bo niby wszyscy wiedzą o tym zagrożeniu, ale jednak nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy. Uważam, że warto o tym mówić, dlatego że jeżeli tylko zrobiliśmy to dla jednego czy dwóch młodych ludzi, którzy nie wzięli, dlatego że mieli kontakt z grupą patowską czy z informacją na temat szkodliwości korzystania z tego typu używek, to już warto było to zrobić. Jeżeli uchroniliśmy chociaż jedną osobę, to warto było to zrobić. W styczniu przyszłego roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca akcję pod nazwą Nie da się nabrać. Podczas uroczystości zaplanowano m.in. przegląd etiud teatralnych przygotowanych przez grupy teatralne z poszczególnych gimnazjów, debatę z udziałem młodzieży oraz zaproszonych gości, a także wręczenie nagród laureatom konkursu Moja Pasja.